Spokój, i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 24 grudnia. Dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Zachariasz, ojciec Jana chrzciciela, wypowiada proroctwo. Mówi, że Pan Bóg nawiedzi nas z wysoka, tak jak wschodzące słońce. Każdy z nas pewnie zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważne jest słońce, światło w życiu roślin, zwierząt i człowieka. Żeby doszło do procesu fotosyntezy, potrzebne jest światło, inaczej roślina nie będzie normalnie funkcjonowała. Żeby zwierzęta i ludzie widzieli się nawzajem, potrzebują światła. Ale również w tym życiu duchowym każdy człowiek potrzebuje takiego Bożego, dobrego światła, do tego, żeby mógł zobaczyć Pana Boga, żeby mógł spojrzeć również na swoje wnętrze z perspektywy Ducha Świętego. W momencie, kiedy nie mamy tego Bożego światła, wówczas ogarnie nas mrok, ciemność, ogarniają jakieś, jakieś czarne scenariusze. Nie widzimy perspektywicznie nic, co wykracza poza granice śmierci. Dla człowieka niewierzącego śmierć jest końcem, końcem wszystkiego, natomiast światło Boże sprawia, że my możemy spojrzeć dalej, możemy zobaczyć, że przed nami jeszcze otwarta jest cała wieczność. Pamiętam, kochani, że w dzieciństwie wraz z moimi rodzicami, z moim bratem wyjeżdżaliśmy na wieś, i tam czekali na nas nasi rówieśnicy, i bardzo lubiliśmy taką zabawę. Mianowicie w stodole było dużo siana, dużo słomy. I była to doskonała okazja do tego, żeby po prostu poskakać i się razem pobawić. Cała stodoła była nasza. I wszystko wydawało by się w porządku. Natomiast kiedy tylko promień słońca wpadł pomiędzy szczeliny, pomiędzy deski, zauważyliśmy, że w tej przestrzeni, która jest oświetlona, jest mnóstwo kurzu. Wcześniej tego nie widzieliśmy. Ale to słońce sprawiło, że mogliśmy zobaczyć, prześwietlić jakby powietrze. I podobnie, kochani, w naszym życiu duchowym. Możemy nie dopuścić do naszego wnętrza, Bożego światła i udawać, że nic się nie dzieje, że nie ma tam żadnego brudu, nie ma tam nic takiego, co mogłoby nas niepokoić, albo dopuścić światło Boże do naszego życia duchowego i może nawet zatworzyć się trochę, ale w takim pozytywnym znaczeniu zasmucić się po to, żeby coś zrobić dobrego w swoim życiu i Poprzestawiać, posprzątać, dlatego że światło Boże sprawia, że my zobaczymy to, co jest brudne i możemy dopiero wtedy coś z tym zrobić. Najczęściej, kochani, kiedy nagrywam dla Was odcinki na Zielone Pastwisko, to nagrywam dzień wcześniej, natomiast w tej chwili jest już po północy, jest godzina 1.03 na moim zegarku. Cały ten dzień, w którym mogłem nagrywać coś dla Was, spędziłem na spowiadaniu ludzi. Cieszyłem się z tego bardzo, choć jeszcze jestem trochę zmęczony, że wielu ludzi wpuszczało to Boże Światło do swojego serca, po to, żeby właśnie w ten sposób przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem o tym, że przed nami jeszcze cały dzień, natomiast dzisiaj wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Na wielu waszych stołach będzie zapalona świeca, ale najważniejsze jest, żebyśmy mieli właśnie zapalone to światło w sercu, żebyśmy mogli widzieć się nawzajem. Żeby nie było tak, że widzimy tylko czubek własnego nosa. Żebyśmy potrafili przełamać się nie tylko opłatkiem, ale przełamać się do dobrego, żeby podać rękę drugiemu człowiekowi, bo może ostatnio nie bardzo nam było po drodze. Przywołam, kochani, teraz takie opowiadanie z podstawówki, z podręcznika, wtedy, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej. Opowiadanie mówi o wietrze i o słońcu. Wiatr przechwalał się, że on jest silniejszy od słońca. Że kiedy dmuchnie, to potrafi wiele rzeczy poprzestawiać. A mówił, a ty, Słońce, właściwie tylko świecisz. Wiatr zaproponował. Widzisz tego człowieka, ma na w sobie długi płaszcz. Kiedy ja dmuchnę z całych sił, to okaże się, że porwę ten płaszcz temu człowiekowi i nie będzie miał nic do powiedzenia, i się okaże, że ja jestem mistrzem. Więc wiatr rzeczywiście rozpoczął swoją pracę, dmuchnął z całych sił. Okazuje się, że człowiek jeszcze mocniej chwycił swój płaszcz, nie pozwolił z siebie zedrzeć. Więc wiatr podwójną siłą jeszcze raz mocniej dmuchnął. Więc człowiek jeszcze mocniej trzymał swój płaszcz. Wiatr w końcu nie dał rady. Powiedział, skoro ja nie dam rady, to ty słońce na pewno też nie dasz. I okazuje się, że słońce, kiedy rozmurzyło się, kiedy uśmiechnęło się, kiedy puściło swoje gorące promienie, okazuje się, że człowiek sam ściągnął płaszcz, pomyślał sobie, jest gorąco, po co mi płaszcz? I okazuje się, że słońce wygrało. Jaki z tego wniosek? No, morał jest taki, nie trudno się domyśleć, że dobrocią można o wiele więcej zyskać niż siłą. To jest tak jak w tym przysłowiu. Na krople miodu można więcej mógł złapać niż na beczkę octu. I myślę, że to światło, które Pan Jezus nam przynosi, to jest takie dobre światło, które sprawia, że otwieramy się, że nie chcemy walczyć. Pan Bóg nie chce z nas czegokolwiek zdzierać. Pan Bóg chce po prostu, żebyśmy sami się otworzyli na jego światło. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.